Dział spraw niewyjaśnionych. Dzwonię w sprawie morderstwa Mariusza Roszewskiego, zamordowanego 4 lata temu. Możemy w czymś pomóc? Wiem, kto go zabił. Napisał książkę, znajdziecie w niej wszystkie wskazówki potrzebne do wyjaśnienia tego morderstwa. Jaki ma tytuł? Amok. A kto jest jej autorem? Szukam partnerki, która nie będzie bała się sięgnąć ze mną najmroczniejszych głębin miłości. Mówi ci to coś? Amok. Książka. Kilku studentów popija się po kalaski i zabija ludzi. Jak jest taka prosta, to po co to mamy wszyscy czytać? Wydaje mi się, że w tej książce przyznaje się do popełnienia zbrodni. Kompletnie nie wiem, gdzie zacząć i pomyślałem, że moglibyśmy razem złożyć w całość po prostu to, co wiemy. Ja o tej sprawie wiem wszystko. To kto zabił? Przed rozwodem moja żona mi powiedziała, że oszalałem. Że mam totalną obsesję na punkcie tej sprawy. Ja bym chciał, żeby ona przeczytała moją książkę, żeby usłyszała o tym w radiu, żeby przeczytała o tym w gazecie, zobaczyła to w telewizji. Sława i chwała. Nie mogę tego obiecać, ale mogę spróbować. Popatrz na mnie, skąd to masz? Prezent od taty. Złamał sądowy zakaz zbliżania się do niego. Dlaczego nie siedzi w pierdlu? Książka to za mało, nie rozumiesz? Będziesz go musiał zwolnić. Nie wiem, kiedy to się skończy. Kiedy panią odzyskam? Odzyska albo zabije, nie wiem co gorsze. Jak przejdę wariograf, nie będzie wątpliwości, że jestem niewinny. Pala się zgodził na wariograf. Przeszedł? Czekamy na wyniki.